No, jesteśmy na ulicy Kleszczowej. Zapraszam do centrum szkoleniowego. Stały jeszcze pewne artefakty projektu Masaż. Tutaj już aktualnie. Krzysztof, robisz vloga? Mam babulki przy stole. Albo wiesz, ona robi, że ktoś wejdzie na YouTube. Koniec, to nie tak samo. To jest jakby 90%. Były bezwzględniowe. Nawet pani przepupiny nie ma specjalnie jakieś wypupiny. Po prostu większość pani koleżanek ma coś takiego. No jak? Najpierw robisz pierwszy moduł, drugi, trzeci, czwarty i później możemy w ogóle mówić, jak ją prowadzić. To będą oglądali jacy ludzie? Myślący, czy tacy bardziej, wiesz? Napiszcie w komentarzach, czy jesteście myślący, czy tacy bardziej... Bo dla myślących to wtedy bardziej diagnostyka, czyli kinezjologicznie sobie badamy mięśnie, oczywiście wcześniej robimy wywiad, no i wychodzimy sobie od podstaw, czyli struktura, później mamy chemię, emocje, energetyka, więc same szamanizmy, które nie mają prawa działać, więc właściwie robimy kłamstwa, po czym te kłamstwa działają, pacjent się czuje lepiej, a my unikamy więzienia. W skrócie. Dobra terapia jest jakby, skupiamy się na tym, czego pacjent najbardziej potrzebuje. Świadomie pacjenci często nie wiedzą, czego potrzebują, ale jak znamy fajne zasady, mamy dobre narzędzia w rękach, to my jesteśmy w stanie wyciągnąć, co tak naprawdę rzeczywiście ten pacjent jest potrzebny. De facto jest to samo, co najbardziej go obciąża. Czyli może być, co go boli, no nie? Nie tak fizycznie, tylko jakiego stresu w życiu ma najwięcej. Jak skutecznie prowadzić terapię? Nie, no tak. Neurodiagnostyką. Szybko i skutecznie. Masło maślane. Ale taka jest prawda. To nie jest rocket science. To nie jest łatwe, ale jeżeli masz jakiś plan na terapię, zobaczysz, ocenisz jakby pacjenta, czy on potrzebuje teraz na przykład, jeżeli to jest pacjent bólowy, w stanie ostrym, no to jego rozwiązaniem na ten moment jest jakby zniesienie tego bólu. Natomiast jeżeli to jest pacjent, który ma ból przewlekły, to tutaj można się pobawić i poszukać, czy to bardziej jest dawny uraz, czy to gdzieś jest jakiś odruch trzewny, czy potrzebuje pracy wisceralnej i już jakby mając takie narzędzia, możemy sobie troszeczkę pożonglować i tą szarapię dla tego pacjenta uszyć. Myślę, że jakby wywiad jest tutaj bardzo kluczowy, no ale ocena jakby swoich jakby umiejętności, bo nie każdemu pacjentowi jesteśmy w stanie pomóc i uważam, że to też jest bardzo cenna umiejętność, bo czasami to wygląda w ten sposób, że przychodzi do nas pacjent z granatem w ręce, wyciąga zawleczkę, rzuca na stolik i mówi, dobra, radź se teraz, no nie? I teraz my musimy wiedzieć, trochę się opanować, ale znać przede wszystkim swój limit. Bo jeżeli ja nie jestem w stanie ocenić tego pacjenta, to prawdopodobnie nie będę w stanie też wskazać mu dobrej drogi dla niego w danym momencie, po prostu. Podobało szkolenie, bo już prawie koniec. Super, super. Jakby otwiera zupełnie nowe możliwości, jeśli chodzi o pracę i kurczę, jakby poziom między tym, co było przed kursem, a teraz. Sky is the limit. Wszystko jesteśmy w stanie zrobić. Tutaj jest robiona reklama, w sumie nielegalna. Nielegalne graffiti. Mam zadzwonić na policję? Proszę bardzo. To jest rodzina. Fizjohuta przejmuje tego. Szkolenie jak każde z neuroprojektu zajebiste. Krótko i na temat. Dziękuję. Nie, no bardzo mi się podobało. Otwiera oczy na nowe perspektywy, na nową pracę z pacjentem. Także super, na plus bardzo. Ja na to szkolenie czekałam długo. Cieszę się, że takie powstało. Jest to temat, który mnie mocno interesował od wielu lat. To chyba tak powstało pode mnie. Dobra. A jakbyśmy się cofnęli trochę do tego, jak ukończyłaś kurs NIT 1-2, pierwszy i drugi moduł. Jak wtedy się zmieniła twoja praktyka? Mocno poszybowała moja diagnostyka. Tego mi właśnie wtedy brakowało. Natomiast czułam, że ciągle obszar emocji, energetyki to jest coś, co będzie często wychodziło u pacjentów i brakowało mi tych narzędzi. Jest to podejście bardzo mi bliskie, bo już od wielu lat interesuję się wpływem psychiki, wpływem emocji, traum na nasze życie i na to, jak ciało manifestuje bardzo często problemy, które siedzą gdzieś głęboko ukryte, które zdarzyły się dawno temu. I wreszcie są narzędzia, żeby móc to wydobyć, coś z tym zrobić, poprawić i ruszyć dalej. Amadeusz, jak Ci się podobał kurs 3-4 NIT? Bardzo mi się podobał, doszło kilka nowych narzędzi, także już wiem, u jakich pacjentów będę to stosował.
myślę, że nawet zacznę ich sobie umawiać, ale oni wiedzą też, że taka terapia po części już u mnie była, więc na pewno też się ucieszą, że będą jakieś nowe możliwości. Coś z tego korzystałem, natomiast wciąż pojawiały się tam jakieś błędy. W tym momencie troszeczkę mi się to ustabilizowało, także wiem, co robić, czego nie robić po kolei, żeby wszystko było perfekt. I korzystasz z tego, zakładam, bo masz w tym po prostu skuteczność terapeutyczną, tak? Tak, u części pacjentów to jest świetna droga terapeutyczna. A u których pacjentów to nie jest świetna droga? U ortopedycznych. Ortopedycznych, czyli tam trzeba ze strukturą jechać. I jak ktoś przychodzi połamany, igła, kat, jakiś tam łokieć w poślady, to jest to. Okej. Bardzo rozwijające. Generalnie uważam, że neurodiagnostyka u mnie w gabinecie to już jest taka podstawa. Tak teraz mam nadzieję, że da mi się to rozwinąć jeszcze mocniej. Czy się zwiększyła twoja skuteczność terapeutyczna po tym, jak skończyłaś sobie NIT 1-2? Jak byłam na poziomie tak 40%, to myślę, że tak wzrosło o 30%, czyli do 70%. 70% skuteczności, no to dużo. I teraz myślisz, że się jeszcze podniesie po tym, jak dostaniesz narzędzia? Tak, będzie troszeczkę trudniej, bo myślę, że pewnie będą inni pacjenci przychodzić, albo też inaczej będę na nich patrzeć, ale mam taką nadzieję. Generalnie po pierwszym, drugim module miałam jeszcze w głowie takie, o kurczę, coś mi się nie udaje, ale bardzo dużo oglądałam filmików, gdzie Patryk wrzucał terapię różnych pacjentek i za każdym razem coś u mnie tam trybiło, o kurde, to jeszcze było i faktycznie mogę sobie to wprowadzić gdzieś tam do terapii i myślę, że tak potrzebowałam 8-9 miesięcy, żeby generalnie lepiej ogarnąć neurodiagnostykę. Okay. Opłaciło ci się to pod kątem pacjentów, którzy zaczęli do ciebie przychodzili? Czy zwiększyła się ta liczba pacjentów? Tak, zdecydowanie. Pracowałam wcześniej u kogoś, tak półtorej roku. Od sierpnia tego roku już jestem u siebie. Jestem w zasadzie bardzo zadowolona już od pierwszych dni gabinetu, bo robiłam też darmowe konsultacje, ale jakoś to bardzo ładnie idzie. Jestem aż zdziwiona i bardzo pozytywnie zaskoczona i mam nadzieję, że to się utrzyma. To jest taki trochę historyczny moment, bo zazwyczaj to Patryk po szkoleniu kogoś leczy, a teraz to Patryk jest leczony. I takie właśnie możliwości daje NIT, moduł 3-4. Pytałem kursantów pod kątem tego, jak im się wiedzie w ogóle z pacjentami, czy da się na tym zarobić hajs, nie? Bo tutaj oczywiście zaraz ktoś napisze w komentarzach, że tylko się na pieniądzach już skupiamy. No ale my też mamy na uwadze, że fajnie jest mieć za co żyć na przykład w życiu, jak się jest terapeutą. W sumie tak. I też pieniądze pozwalają na uzyskanie zdrowia i możliwości rozwoju, bycia mądrzejszym i nie ma nic z nich złego. End of story, jakby koniec tematu. Jak wynika z twoich obserwacji, czy na neurodiagnostyce i terapii da się po prostu zarabiać przez przyjmowanie pacjentów? No da się, bo po prostu skutecznie, szybko zajmujemy się pacjentami. To jest troszeczkę też coś innego niż taka, znaczy no zupełnie coś innego niż taka klasyczna fizjoterapia, gdzie czasami pacjenci nie są specjalnie jakby zachwyceni tym, że muszą poświęcić regularnie bardzo dużo czasu na jakąś terapię, nie? Czyli po prostu muszą przyjść 10-20 razy. Mówię teraz nie o prywatnych gabinetach, tylko o takim leczeniu, nazwijmy to NFZ-owskim, nie? Często się do tego sprowadza i kojarzą ten proces rehabilitacji jako taki wielomiesięczny, czasami nawet kilkuletni plan, gdzie oni będą gdzieś tam pomału dochodzić do sprawności. To nie jest spoko, nie? A my sobie jak tak pracujemy już indywidualnie z pacjentem jeden na jeden, pokazujemy im fajne zależności, oni się też uczą tego, że ich ciało to nie jest tylko i wyłącznie zbiór osobnych elementów, tylko że ta suma jest w sumie większa niż pojedyncze elementy razem wzięte, więc też zmieniają swoje życie i myślę, że to sprawia, że ta nasza praca jest ciekawsza, ona jest też więcej warta. No znowu, może to jest moje subiektywne odczucie, ale tak. Pacjenci też jakby chętniej płacą za tego typu usługę, bo ona ma realnie większy wpływ na ich życie. No więc nam się też po prostu wtedy lepiej powodzi, nie? Więc myślę, że dla wszystkich to jest taki win-win.
pierwsze wyróżniacie się na rynku, bo dajecie pacjentom możliwość zrozumienia, skąd się wzięła ich przyczyna problemu, poznania lepiej siebie. No, to jest docieranie gdzieś do siebie, do swoich emocji, do lepszego podejścia do diety. Wszystkie te cztery elementy, które dzisiaj się przewijały. Dzięki temu jesteście w stanie zaproponować usługę, za którą ktoś jest w stanie zapłacić, bo ona jest naprawdę dużo warta. Z mojej perspektywy jest dużo warta. Znam ludzi, którzy są gotów zapłacić mnóstwo za takie rzeczy. I jedyna kwestia jest taka, że oni jeszcze nie wiedzą, że coś takiego jest możliwe. Jeszcze nie wiedzą, że coś takiego, że można tak pracować z ciałem. I tylko edukacja w tym zakresie i sprawdzalność, czyli kiedy ktoś się decyduje wybrać do neuroterapeuty i otrzymuje dobrą usługę, to gwarantuje jakby sukces. I jest to naprawdę spoko ścieżka, którą oferujemy. Pierwszy raz od zawsze postanowiłem nie spędzać czasu przy stole słuchając tych samych oklepanych historii i słuchając, czy tort jest kupny, czy domowy i że dobry taki nie za słodki. No tak to niestety często wygląda, że jak człowiek jest gdzieś bardziej świadomy, to ciężko jest się dogadać później, nawet pewnie z rodziną. Tak. Albo także ze starymi znajomymi, ale to jest jakby normalne. To każdy, kto wkracza na taką ścieżkę robienia jakichś tam ciekawszych rzeczy, przez to przechodzi. No. Tak, ja generalnie, żeby nie było, ja po prostu uwielbiam, kocham moją rodzinkę, ale myślę, że te kilka dni w roku spokojnie mogę z czystym sumieniem poświęcić dla samego siebie, a nie dla kogoś. Zwłaszcza, że to... Nie widzę w tym nic słusznego, żeby komuś było miło, a mi nie. Zdrowy egoizm. Tak jest. Poleżałem sobie po kursie u Bartka, który zrobił po prostu ekstremalnie dobrą robotę. I zawsze miałem tak, że chciałem mieć takich terapeutów wśród znajomych, u których po prostu położyłbym się chętnie, którzy pracują tak jak ja pracuję, no i po prostu takich osoby są, więc po prostu jaram się na maksa. Ktoś by pomyślał, że jest późno już po kursie, trzeba odpocząć, a wy co robicie? Nie wiem, po prostu tak wyszło. Powinniśmy odpoczywać. Powinniśmy odpoczywać, ale odpoczywamy sobie po prostu troszkę później, typu koniec grudnia. Ej, żeby nie było, po drodze też mamy jakieś wolne. Nie, jest, ale nie jest ich specjalnie dużo. A teraz myślę, że zdrowo się odżywiając, medytując codziennie, prowadząc jakąś aktywność, damy radę bez uszczerbku na zdrowiu. Setup jest już gotowy, światło rozstawione, cyk, cyk. A wszystko się odbywa na platformie. Jak widzicie, ja mam dostęp do neurokolana i mam też dostęp do stawy krzyżowe biodrowe. Klikam tutaj, Maciek gra na kręgosłupie, mega śmieszne, mega. Program szkolenia, jest też webinar, cyk, widzimy się o godzinie 19 za 59 minut. Link. Taki Pokemon Link. Tak, na żywo jesteśmy? Super. Dobry wieczór. Słuchajcie, witamy was serdecznie w ten... Środa. Okna są zasłonięte, chciałem powiedzieć, piękny... Środowy wieczór. Bardzo spoko. Tak bez napinki, z żarcikami jak zawsze. W ogóle i fajnie się przygotowaliśmy i temat był spoko i bardzo dużo pisali na czacie. Co prawda nie zawsze na temat, bo jak weszliśmy na ten związany generalnie z piciem alkoholu, to chyba był największy pik aktywności. Także... No wiesz, zawsze coś. Webinar się skończył, a ty co jeszcze robisz? Chcę dopracować po prostu cudownie Malwę, już oprócz tej kategorii miednicznych, po prostu żeby się fajnie żyło, no to jest pomysł. Jeszcze. Trzeba dokończyć to dzisiejsze arcydzieło, Final Thoughts. O, dzisiaj fajny pomysł Maciek wrzucił na webinarze, o tym właśnie, o zmianie perspektywy postrzegania siebie. Co daje terapia teoretycznie? I chodziło głównie o to, że terapia pozwala, jaka by nie była, czy to manualna, czy nakierowana jakieś psychoproblemy, że ona zmienia perspektywę patrzenia na siebie. W sensie zmniejsza zniekształcony obraz, który my mamy względem siebie, pod kątem mentalnym, a kiedy pod kątem ciała też. Bo to ciało zaczynamy lepiej czuć, lepiej funkcjonować i to też ten obraz staje się lepszy, pełniejszy, tak jakbyśmy chcieli, dzięki czemu czujemy się po prostu dużo lepiej.